2 sierpnia 2016 roku o godzinie 9:37 w krakowskim szpitalu zmarł kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski w latach 1979-2005. Kardynał Franciszek Macharski jest honorowym obywatelem Wadowic. W święto podwyższenia krzyża 14 września 2004 roku poświęcił dom pielęgnacyjny imienia Edmunda Wojtyły. Był organizatorem pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a w Wadowicach był osobą szczególnie szanowaną i lubianą. Pomagał przy budowie kościoła świętego Piotra Apostoła, był też inicjatorem wyniesienia kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny do godności bazyliki. Osobiście doglądał przygotowania do pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Wadowic w 1999 roku. Zawsze otwarty na ludzi, gotowy przyjść z pomocą, a w swoich wypowiedziach zawsze logiczny, życzliwy i troskliwy. Tyle widzę wysiłku, ale i takie rezultaty, bo to czasem są wysiłki, a z rezultatami gorzej. Otóż takie rezultaty piękne i harmonijne, z dużą prostotą, bez silenia się, bez jakiejś niezwykłości, które by nam potem nie pasowały do szarego, zwyczajnego dnia wadowickiego. A to, co jest, myślę sobie tak, jakie pięknie musi być serce, żeby coś takiego obmyśleć. Jakie ono musi być pomysłowe i jasne i żywe, bez sklerozy. Jakie ono musi być, to serce, żeby ono wymyśliło i potrafiło dokonać takiego dzieła. To jest największa radość. Dlatego się tak cieszę tą odnową i mówię sobie tak, jak tak piękna jest odnowa zewnętrzna, to jaka piękna musi być odnowa wewnętrzna. I to wszystkich, absolutnie wszystkich. Nikogo się nie wyklucza, ani do nikogo nie ogranicza. To jest taki dar. Czy jeszcze by ksiądz coś tak powiedział, żeby jak się przygotować, czy duchowo, czy psychicznie, jak przyjąć Ojca Świętego? Czy w Wadowicach powinno być jakieś specjalne podejście, jakieś lokalne kolory? Nie ma żadnego innego, jak tylko to, które w człowieku się rodzi. Wiadomo, to jest takie w nas ziarno, z którego musi wyrósć coś, co jest akuratnie wadowickie, a nie wymieniam innych okolic. Ale to po prostu kierujcie się tym serce. Wyczuciem i tym. Serce też ma swoje racje, ale kierujcie się także i przypomnieniem, bo sercu czasem potrzebny jest rozrusznik, to wiadomo już. Też mu jest potrzebny rozrusznik i nadanie mu także i właściwego rytmu. Więc mądre serce, mądre, ale takie wierne serce. Wracam do tego samego, wierne serce. Nie, by nikt nie powiedział, nie pomyślał, święto, święto i po święcie. My tak czasem mówimy, ale to na szczęście nieprawda. Wcale nie po święcie. Takie święto może trwać zawsze, chociaż innego rodzaju wysiłek jest. Nie zryw, tylko dzień po dniu. Tego życzę Wadowicom od góry do dołu. Ksiądz prawac stoi koło mnie. Życzę Wadowicom, które zawsze są. I Wadowice wadowickie, i Wadowice chrześcijańskie, i Wadowice polskie. To są Wadowice. Niech będą swoje i nasze. Bóg zapłać. Dziękuję. Kardynał Franciszek Macharski przeciwstawiał się komunistycznej władzy. Wspierał Solidarność, a w czasie stanu wojennego w latach 1981-83 zabiegał o prawa internowanych i ich rodzin. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką zasłużony dla NZZ Solidarność. Zmarł w krakowskim szpitalu w wieku 89 lat.